muszę tutaj pociągnąć ten temat przeprowadzki, no bo powiem szczerze, że u Ciebie bardzo dużo zmian w życiu, rozumiem, że takich zmiany, pozytywnych. Zmiany, no tak mówi się, że jedyne co pewne to podatki i zmiany. Okay. I coś jeszcze, aż nie mów. My mieszkamy teraz w centrum, już nie jestem Twoim sąsiadem, bardzo żałuję, bo mieliśmy super piekarnię na rogu, kilka miłych warzywniak, prawda, niedaleko, no i tam parę lat gdzieś tam mieszkaliśmy obok siebie, Karolina. No. A skąd taka decyzja, żeby się przeprowadzić? Lubimy centrum Warszawy, naprawdę jest bardzo, bardzo przyjemnie, dużo znajomych wokół. Myślę, że tam się fajnie mieszka, jest też fajny lifestyle po prostu, ale Mokotów, w którym naprawdę piękne miejsce, dużo zieleni, na pewno nic lepiej się czuł na Mokotowie, ale wynagradzamy mu to biegając na pole mokotowskie, także mamy blisko. No i super, no właśnie, bo to będą też takie wyjątkowe święta w Twoim życiu. Pierwsze z żoną. Jak zamierzacie je spędzić? Cudownie, nie będę opowiadał o szczegółach, ale szykujemy Wigilię naprawdę na dużo osób. Myślę, że prawie 20 będzie z nami i rodzina nasza i ciocia, która zawsze jest z nami, taka przyszywana na Wigilię i też dużo znajomych i też przyjaciele będą z nami, nie tylko rodzina. No i oczywiście też będzie miejsce dla wędrowca, więc chłopcy oczywiście, więc mam nadzieję, że to będą też święta takie piękne, bardzo, bardzo rodzinne. No i duże, bo chyba nigdy nie robiliśmy Wigilii na prawie 20 osób. A, czyli rozumiem, że będą w nowym mieszkaniu. No tak, tak. Będzie u nas.